część z miejsca, w którym jestem, w Dar es Salaam. Ponownie. To jest Airbnb, to jest taki pokój dzienny z kuchnią, całkiem fajnie urządzone, tak bardzo po domowemu. Są bardzo fajne, miłe akcenty, pocztówki, pozdrowienia, napisiki. Jest też bardzo sensownie podana forma sprzedaży rzeczy. Jest cennik na wodę, cennik na wino. Ogólnie tak bardzo, bardzo to jest mądrze zorganizowane. Obok jest pokój, trzeba wyjść na zewnątrz niestety tego domku, bo to jest taki ciąg. I tam jest sypialnia i łazienka. Bardzo też wyposażona jest pod daszek po prostu. Mydła, szampony, nowa pasta, 3 ręczniki, no naprawdę wszystko, czego się można, o czym można pomyśleć, tylko to tutaj jest. I to jest bardzo fajna opcja. Bardzo fajna opcja na pobyt, jeśli jest się chorym. No ale mi tego chorowania tutaj nie dane było zaznać, bo po pierwsze niestety booking był już murowany na następny dzień, czyli ja muszę się wynieść po 2 nocach. A po drugie to pewne wydarzenia zaważyły o całokształcie tego wyjazdu i to będzie chronologicznie, przypuszczam, ostatni mój wpis. Ostatni vlogodziennik. Bo dużo się wydarzyło. I mówiąc szczerze, targają mną takie emocje, że nawet po dniu, bo kręcę to następnego dnia, łamie mi się głos na samą myśl tego, co się wydarzyło. A zaczęło się niewinnie zupełnie. Na mapce znalazłem Kibo Complex, to jest taki zlepek kilku sklepów ze spożywczakiem bardzo średniej jakości, jakimś tam fast foodem, chyba jest tam pizza. Jest trochę różnych sklepów, oczywiście telefonicznych, bo tutaj jest tego pełno. Ale ogólnie to jest takie miejsce na zadupiu i nic specjalnego. Nie ma się co tam jakoś specjalnie napinać, żeby tam dojechać, żeby to zobaczyć. Na tyle nawet było to słabe, że w tym spożywczym nie było za bardzo nic do kupienia, oprócz działu z takimi gotowymi już rzeczami, więc kupiłem 3 sambosy na śniadanie o 13. No i takie to były odwiedziny w centrum. Niewiele tam myśląc, niewiele tam tracąc czasu, skierowałem się na wschód od tego miejsca, od głównej tej ulicy, Bagamoyo Road. No ku oceanowi po prostu, żeby zobaczyć, jakie są miejsca do zmiany noclegu. Chciałem sobie upatrzeć jakąś fajną miejscówkę, osobiście ją sprawdzając, gdzie leży, jak daleko od morza, od oceanu, jak jest to umiejscowione, czy to jest fajny fragment plaży, czy nie. A zatem to trochę marszu było. Nie mam z tego filmów, niestety. Do czego zaraz dojdziemy? Nawet z mojej nowo powstałej podróżniczo-dziennikarskiej żyłki zawitałem w jednym hotelu, nawet sprawdzając mimo niebotycznej ceny 180 tysięcy za noc. Sprawdzałem pokój, patrzyłem, jak to wygląda. No, żeby to wszystko udokumentować, nagrywałem to oczywiście tak jak co dzień.
To było jakoś tak koło 14 już. Od tego ogromnego hotelu, który ma strażników przy plaży i tak dalej, szedłem dalej na południe, w stronę, no upraszczając to, w stronę promu, tak? Ale to jest przeogromna odległość. Na mojej trasie były jeszcze niemal niezliczone miejsca noclegowe, hotele, które są i w Airbnb miejsca, i w Bookingu, i w Agodzie, i na mapie Google po prostu. Jest tutaj dużo noclegów, zatem ruszyłem śmiało brzegiem morza, brzegiem oceanu, plażą, co podkreślam, biały dzień. Nie wałęsałem się po żadnych krzakach, nie afiszowałem się z gimbalem i z aparatem z prostej przyczyny, bo tuż przed dojściem do tego wypasowego hotelu skończyła mi się bateria. Jakoś nieroztropnie, niemądrze nie wziąłem drugiej. A ta była nienaładowana za bardzo po przygodach i kręceniu w samolocie i jakoś tak wyszło, że nie miałem już opcji kręcenia gimbalem. No ale trzymasz w ręku telefon i idziesz sobie plażą. To piękne widoki, polecam. Jeśli ktoś będzie miał odwagę. Bo jest tutaj ładnie. Jest miejsce, w którym byłem jeszcze później, po południu. Mocno po południu wieczorem. Z właścicielką tutaj tego lokum, mojego Airbnb. Ale do tego też dojdę. No i ja nie wiem ile set metrów uszedłem. Zafascynowały mnie połacie piachu. Utarzane po prostu w śmieciach, które były na tych wydmach piaszczystych. To niesamowicie wyglądało. Chciałem to wszystko upamiętnić, zrobić z tego montaż, jak strasznie nasza planeta ginie przez te wszystkie śmieci plastikowe. I tak sobie szedłem. W ogóle, jak motylek, tak? W słońcu pięknym, rozkosznie, myśląc o tym, co za chwilę się wydarzy, gdzie zaplanuję następny nocleg na kilka dni i gdzie będę mógł spokojnie sobie odpocząć i się wychorować, tak? Tak się jednak nie stało. Ponieważ nie wiadomo właściwie kiedy, nie wiadomo skąd pojawiło się czterech właściwie oprychów. Czterech. Bandytów. Pierdolonych po prostu zwykłych bandytów, którzy dopadli mnie jak hieny po prostu polują. Jak oglądacie czasem może na safari, na jakichś kanałach przyrodniczych, jak polują lwy, jak stado lwów dopada jakąś zebrę, albo małe gnu, albo coś takiego, to jest właściwie polowanie. I osłabianie tej ofiary, i nie ma szans, bo jest tych przeciwników wielu. I tu odbyło się dokładnie tak samo. Trudno jest mi to ubrać w słowa, bo ja jestem nadal w szoku po prostu. W każdym razie straciłem praktycznie wszystko, co miałem przy sobie. Bo ci osobnicy zaczęli wszystkie moje rzeczy, nerkę, rozerwali kompletnie pasek, kieszenie, wypatroszyli na wszystko było tak wyszarpywane, tak moc, tak sprawdzane i tak wyszarpywane. No, a siłę oni mają naprawdę nieziemską. Zatem straciłem jeden z aparatów z tym małym, fajnym obiektywem Zeissa, gimbala, telefon iPhone 8 Plus. Y
jakieś tam 120 tysięcy szylingów, to jest około 200 zł, to już przy tej kwocie straty, którą szacuję na, tak zaokrąglając, nie za dużo, nie za mało, na 10 tysięcy. Trochę podraża mi ten wyjazd. W każdym razie, no ta brutalna siła, ta brutalna napaść i taka totalna kradzież zakończyła się właściwie w momencie, w którym oni zauważyli moje łańcuszki, które są dla mnie bezcenne. Ja naprawdę mogłem stracić tam te wszystkie rzeczy, ale nie to. To są pamiątki z Azji, to są pamiątki z bardzo, bardzo wielu miejsc na świecie, w których byłem, które dla mnie, na taki mój swój osobisty użytek, są po prostu moimi talizmanami. Nie rozstaję się z nimi. Dla mnie dramatem jest robienie sobie prześwietlenia płuc albo karku, jakieś USG, bo muszę je zdjąć, a one mają dosyć mocne zapinki. I dzięki Bogu, i jaki by on nie był, i kim by nie był ten Bóg, dzięki Bogu jest to srebro, które jest no, dosyć twardym metalem. Nie są to jakieś bardzo, bardzo wysokiej próby wyroby. I mają mocne zapinki. Jedna z nich puściła, ale łańcuszka nie udało się im wyrwać. Wyrwali tylko ten pamiątkowy, upolowany przeze mnie, wychodzony i no, miałem ogromny sentyment do niego. Zerwali mi złoty łańcuszek z Afryką. Ach, zresztą jest. No i zostało z niego tyle. Bo reszta została w rękach tych bandytów. No to już jest właściwie tylko złom złoty, tak? To jest nie do wyrzucenia, ale no, to się nadaje na słabe czasy. Oddam to po prostu w kantorze, czy tam w jakimś komisie jako złom. I została mi, na szczęście, Afryka, z której posiadanie będę musiał się pogodzić, bo jeszcze nie wiem, co mój umysł wymyśli na temat tego wyjazdu. Bo powiem szczerze, że jest to niewątpliwa trauma, to co się wydarzyło. W każdym razie ten moment chyba zadecydował o tym, że ja zacząłem się już naprawdę bronić. Bo i tak już straciłem wszystko. Zabrali mi już torbę, zabrali mi nerkę z portfelem, ukradli mi nawet optyczne okulary. Optyczne, rozumiecie? Bez sensu. Ze starą oprawką okleja, do której zamówiłem sobie nawet takie zausztyniki, bo już tak było porozginane. No ale na takie wyjazdy idealna, tak? Więc teraz jestem jak kret, nie mogę niczego praktycznie załatwić. Ale jak się dobrali, zaczęli dobierać do tych łańcuszków, to ja już zacząłem walczyć. Już naprawdę było przegięcie, bo to jest już dla mnie gwałt i to już jest bardzo daleko ze strefą komfortu, tak? No to niewielkie to zrobiło na nich wrażenie. No a dla mnie mogło się to źle skończyć. Nie widać tego już tak bardzo, bo ta opuchlizna zeszła dzięki przykładaniu lodu i tak dalej wczoraj. Ale dostałem po prostu czymś w rodzaju maczety w twarz. Tak na odlew mnie uderzono. Kantem, nie kantem, nieważne. Ona nie była ostra. To nie jest takie narzędzie jak kosa, bo, że jest zakończona ostro. To jest raczej tępe narzędzie, no ale dostajesz takim metalem w twarz. To nie jest nic fajnego. Dostajesz natychmiast szoku, tak? Szczęśliwie no, wylądowało to tutaj, na policzku. Z tego, co czuję, to kości nie naruszone. Ja w ogóle od szpitalu to nawet nie myślałem. Cieszę się, że nie mam złamań, że to nie było brutalne pobicie, bo oni chyba nie chcieli tyle czasu marnować. Cieszę się, że no to duże moje szczęście, że nie mieli noży, że nie pocięli mnie w żaden sposób, jak ja się broniłem i jak oni wyszarpowali ze wszystkich moich tutaj kieszeni i całego tego dobytku. To na pewno szczęście i na pewno... No trudno mówić o szczęściu, kurwa, to było słabe.
Ale nic więcej się nie stało. Co mogę więcej powiedzieć? No, pierwszy szok, więc duża adrenalina, duża siła. Ja zacząłem iść. Mając mapy, nawet nie wiedziałem, jak dotrzeć do domu, który no, jest właśnie mocno schowany tutaj, w osiedlach. Ale szczęśliwie znalazł się jakiś tam motocyklista. Uprosiłem go, żebyśmy po prostu wyruszyli, bo ja pamiętam mniej więcej, gdzie trzeba skręcić, a jak już wjedzie się na drogę, tutaj taką bardzo, bardzo mało przejezdną, to ja już pamiętałem dokładnie, gdzie trzeba jechać. On chciał, żebym ja może spróbował pojechać na policję, ale ja po pierwsze byłem w szoku, po drugie kompletnie nie widziałem sensu. Po trzecie, naprawdę chciałem poczuć się absolutnie bezpiecznie w otoczeniu moich przedmiotów, moich pluszowych przyjaciół. Bo naprawdę, kurwa, to było strasznie słabe.